sprawdzamy, jak uzyskać wsparcie. Sposoby na lepszą odporność. Dzień dobry, Karolina Wolny. Witam Państwa w środę 24 sierpnia i zapraszam na wiadomości raciborskie. W związku z dużym zainteresowaniem, jakie budzi dodatek energetyczny wśród raciborzan, postanowiliśmy zapytać o te kwestie w Urzędzie Miasta Racibórz. Zgodnie z ustawą z 16 sierpnia bieżącego roku, gospodarstwa domowe, które wykorzystują do ogrzewania paliwa stałe przynajmniej w 85%, mają możliwość ubiegać się o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Jest on przyznawany jednorazowo dla tych gospodarstw, w których źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taki wniosek należy złożyć do 30 listopada albo w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Raciborz lub też elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Pomoc ze strony rządu przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym, które do ogrzewania oprócz węgla kamiennego używają gazu, pelletu drzewnego, drewna, a także oleju opałowego, który następnie spalają w kotłach, kozach oraz piecokuchniach. I choć nie każde paliwo stałe należy do ekologicznych, w związku z wyjątkową sytuacją na rynku postanowiono wesprzeć Polaków finansowo, by zabezpieczyć ciepło w ich domach. Aby otrzymać taki dodatek, należy złożyć wniosek, który jest dostępny na naszej stronie internetowej racibórz.pl. Dodatek węglowy to nie jedyne wsparcie, na jakie dziś powinni zwrócić uwagę mieszkańcy Raciborza. Ostatnie ulewy spowodowały liczne podtopienia, a osoby, które w ich wyniku ucierpiały, mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. W związku z nawałnicami, które nawiedziły ostatnio nasz region, osoby poszkodowane w wyniku ulewnych deszczów mogą liczyć na pomoc miasta Raciborz. Z pomocy finansowej mogą skorzystać osoby, którym zalało pomieszczenia mieszkalne i takie osoby powinny zgłosić się do Raciborskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast ponadto osoby, które porządkują swoje posesje po przejściu żywiołu, mogą zgłosić się do wodociągów raciborskich o nieuwzględnienie w swoich rachunkach wody, która została zużyta do porządkowania posesji, a osoby, które potrzebują kontenera do takich porządków, mogą zgłosić się do przedsiębiorstwa komunalnego celem wypożyczenia takiego kontenera. Wysokość pomocy zależna jest od poniesionych strat, a te wyceniane są indywidualnie. Jak się dowiadujemy, miasto Raciborz nieustannie czuwa i monitoruje krytyczne miejsca oraz systemy odprowadzania wód opadowych. W planach są też kolejne inwestycje, które mają na celu zwiększyć poziom zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami. Warto także na bieżąco śledzić programy realizowane przez Urząd Gmin i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, by jak najszybciej korzystać z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych źródeł ciepła. Powrót do szkół oraz jesienna aura zbliżają się wielkimi krokami. Dziś podpowiemy Państwu, w jaki sposób zadbać o odporność dzieci. W nadchodzącym okresie warto zwrócić szczególną uwagę na odporność u dzieci. Będą one narażone na wszelakie czynniki zewnętrzne związane z nadchodzącą jesienią oraz powrotem do szkół, gdzie występują duże skupiska ludzi. To z kolei sprzyja rozwojowi chorób. Jak się okazuje, wpływ na odporność ma wiele czynników. Nieodpowiednia dieta dziecka, zbyt mała ilość czasu przebywania na świeżym powietrzu, zbyt duża ilość przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, zbyt duża ekspozycja na monitory, złe warunki mieszkaniowe czy palenie chociażby papierosów przez rodziców w domu. Aby chronić nasze pociechy przed spadkiem odporności, warto wdrożyć w życie odpowiednią dietę, bogatą przede wszystkim w warzywa i owoce. Dodatkowo ważnym elementem jadłospisu jest białko oraz tłuszcz, które możemy znaleźć w mięsie, rybach czy orzechach. Oprócz tego należy ograniczyć spożywanie cukrów prostych, a takowe występują w wszelakich słodkościach typu cukierki, ciastka czy czekolady. Uważa się, że około 15% dzieci ma nawracające infekcje dróg oddechowych. I to są te infekcje górnych bądź dolnych dróg oddechowych. Te infekcje górnych dróg oddechowych mogą być leczone ambulatoryjnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie zawsze każda infekcja musi być leczona antybiotykiem. Tylko często leczenie objawowe wystarczy. Natomiast infekcje dolnych dróg oddechowych, no to często niestety musi się to wiązać z pobytem w szpitalu. W przypadku, kiedy rodzic zaobserwuje u pociechy objawy choroby alergicznej bądź zaburzenia odporności, powinien czym prędzej udać się do lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia diagnostyki. Lekarz rejonowy nie powinien leczyć
kolejnymi antybiotykami, kolejnych infekcji, tylko skierować dziecko do specjalistycznego oddziału pediatrycznego, jakim my jesteśmy, i my taką diagnostykę wtedy specjalistyczną przeprowadzimy, ponieważ zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów. Raciborscy lekarze uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, dzięki czemu posiadają odpowiednią wiedzę. To powinno dać rodzicom pewność, że ich dzieci w szpitalu przy ulicy Gamowskiej znajdują się w dobrych rękach. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym programie to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam już jutro.